Drodzy panowie, ważne, abyście wiedzieli, że kobiecie, dziewczynce, niewieście od najmłodszych lat, od pierwszych godzin życia towarzyszy lęk. Ten lęk towarzyszy kobiecie dlatego, że jest nie tylko dlatego, że jest słabsza fizycznie, gdyż nie zawsze znam takie kobiety, które nie są wcale tak słabe fizycznie, szczególnie te zawodniczki pchające kulą lub miotające młotem, one nie są bardzo słabe fizycznie, a jednak nawet im towarzyszy lęk. Kobieta potwornie boi się od najmłodszych lat, że zostanie sama na lodzie. I dlatego kobiety bardzo się boją lodów. Bo kobieta się boi, że jak zostanie na lodzie, to będzie to tragiczne. I kobiety w większości biorą ślub, żeby nie zostać na lodzie. I kobieta bierze ślub z mężczyzną, czyli z przedstawicielem tej odważnej rasy. I pod wpływem tej odwagi ona sama staje się odważna. Kobieta po ślubie staje się odważna. Ma tyle odwagi, że już się nie boi, że zostanie na lodzie. I dlatego już te lody już nie wchodzą w rachubę. Już jest gorąco, jest gorąca atmosfera i kobieta już nie boi się, że on odejdzie, nawet jeżeli on zostanie na głodzie. Bo on nawet jak zostanie na głodzie, to on nie odejdzie. I dlatego, drodzy panowie, dajcie tym kobietom odwagę przed ślubem, a nie zostaniecie na głodzie.